Siemano moi kochani, z tej strony Farel i dzisiaj zabiorę was do mojej nowej pracy, ponieważ od dzisiaj jestem złotą rączką. Weźmiemy kilka zleceń i postaramy się pomóc różnym osobom w różnych codziennych czynnościach. Zobaczymy, czy nam się uda. Jeżeli lubicie tego typu gierki, łapka w górę i napiszcie w komentarzu, co wam się zepsuło w domu, bo być może przyjdę do ciebie i ci to naprawię. Zaczynamy gierkę, weźmy sobie tutaj w narzędzia. Aha, musimy podblokowywać różne poziomy, wow, żeby odblokować nowe narzędzia. No to lecimy z pierwszym tematem, start. Co my tutaj mamy? Musimy złożyć krzesło, tak? I wbić tutaj gwoździa w nogę, żeby złożyć krzesło. Ale idiotyzm. Pierwszy raz tak naprawiłem krzesło. I co tu mamy? Możemy sobie wybrać albo 94%, 91% albo 88%. Wszystko w zależności od tego, kogo sobie wybierzemy, to ta osoba na te krzesło usiądzie. Powiem wam szczerze, że ja sam sobie nie wierzę, dlatego na początek niech ktoś bezpieczny usiądzie, ta laseczka. Pyk, siada na krzesełko i uwaga, czy te krzesło wytrzyma. Testujemy i mamy to. I teraz trafiamy. Prezencik. I uwaga, mamy 6 golda. Nieźle. No dobra, co my tutaj mamy? Kolejne krzesło do naprawienia. No dobra, znowu tutaj wbijamy oczywiście młoteczkiem szybciutko jedną nóżkę. I teraz tutaj, wow, screwdriverem dokręcamy, tak jest. No i udało nam się w 65% ukończyć to zadanie. Oczywiście, że tym razem musi przetestować troszeczkę grubsza babeczka, 80 kilo, wjeżdża na krzesło i uwaga! Mamy to. Ale widzicie? To jest rączka, która naprawi wszystko, moi drodzy. I odbieramy kolejne 6 dolarów. Następną rzeczą do naprawy co jest? Stół, okej. Tutaj wbijamy szybciutko 2 gwoździe na szybkości. Tutaj kolejny gwózdek, to co to będzie, stół tylko zbijany na gwoździe? Nie, oczywiście, że trzeba tutaj śrubeczkę wkręcić, jedną, drugą i proszę, voilà, stolik do picia kawy jak ta lala. I co tutaj możemy sobie wybrać? Wybierzmy sobie może teraz 45%, tutaj ciasteczka zostały położone i jak widzimy, wszystko działa bez zarzutu. Pada kolejny hajsik na moje konto i teraz co my tutaj mamy do naprawienia? Jakaś szafka? Na jakieś rzeczy? Na przykład taka, jak stoi za mną. Tak, dosłownie taka sama jest to szafka. Lecimy dalej. Mamy już dostępne jakieś narzędzia. Tak, mamy dostępne to, to. I uwaga, za 65 golda jest złoty młotek. Okej. Możemy też sobie oczywiście obejrzeć reklamę i dostaniemy skina do młotka. Zróbmy to. I uwaga, jest i nowy skinek do młotka. Pięknie, taki zieloniutki, ładny, nieźle. Gol, minus 2 deski. Okej, musimy tutaj sobie zrobić teraz szafeczkę pod telewizor. Co, ja nie dam rady tego skręcić? Wy chyba sobie żartujecie. Dobra, dawaj. Ej, ale o co chodzi? Nie rozumiem. Pod złym kątem to przykręcałem? Czy co, 19% tylko naprawienia? Lekki telewizor postawmy. Wytrzymał? O nie! Moja szafka się zawaliła. Jeszcze raz, o co tutaj chodziło? Okej, aha! Bo ja wybieram kąt przykręcania śruby. Teraz! Okej. Tutaj za mocno pod kątem nie weszło i teraz będzie idealnie. No i to mi się podoba, 91%. Moi drodzy państwo, oczywiście, że najcięższą plazmę, jaka jest tylko w sklepie, stawiamy i mamy kolejny hajsik. Chop! Wow, będziemy, moi drodzy, rąbali drewno. O co tu chodzi? Dobra, idziemy sobie do przodu, pyk. I cia, 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 cia. Dobrze. Farmimy. Czuję się, jakbym grał w Clash of Clans. Kolejne drewno jest nam potrzebne. Bo jak dobrze wiecie, my tutaj budujemy mebelki. Czy ja mogę tutaj odłożyć coś? Nie, nie mogę tu nic odłożyć. Tutaj muszę rzucić drewno. Okej. I zobaczcie, to drewno wpada do maszyny, która tworzy deski. Teraz deseczki sobie podnosimy. Pyk, normalnie. Ale ja jestem silny. I cyk. I do wyjścia. Widzieliście, jak się robi prawdziwą robotę? Wow, wow, wow. Tutaj mamy teraz mega zaawansowany jakiś mebelek. To wygląda jak półka na płyty albo półka na książki. Coś takiego. Na książki, oczywiście, że tak. Test zdany na 100%. Kolejna jakaś misja. Okej, będziemy rąbali drzewo. Turniej rąbania drzewa to jest, moi drodzy. Kto na mniej hitów powali tą kłodę, która jest wbita w ziemię. Ja za każdym razem trafiłem, więc jestem mega szefem i pierwsze miejsce mam. O kurczę, teraz tu już nie będzie żartów. Pyk, pyk, pyk. 100% cały czas. Centralny środeczek, złoto na moim koncie. I uwaga, skrzyneczka, ale kapusty. Okej, tu siódmy level dopiero trzeba mieć. Mamy też złoty młotek. Oczywiście, że kupujemy złoty młotek, spójrzcie na to. Jestem najlepszą złotą rączką, więc taki złoty młotek trzeba mieć. Startujemy, co my tutaj będziemy robili teraz? Wykręcamy
śrubeczki, które nam są tutaj w ogóle niepotrzebne w tej skrzynce. Co to jest, jakiś prezent dla mnie? Czy po prostu teraz działam jako gościu od rozbiórek? Uwaga, otwieramy. Wow! I to jest nowa wiertarka. Nowa wiertareczka już jest w mojej szafeczce, więc teraz, moi drodzy państwo, skręcimy sobie kosz do koszykówki. Uwaga. Tutaj co? Młoteczkiem złotym, pach, pach. No tak troszeczkę im pod kątem ten jeden gwózdek wszedł. Okej, okay, tutaj mamy równo, ładnie, 96%. I uwaga, kolejny gwózdek, teraz. I chyba, o co, 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 63 tylko? No, wisi jako tako, jakby z jednej strony szaku wziął i zrobił wsad. Oczywiście, że gramy kulą do kręgli. Bum! O, wytrzymało! Nie wierzyłem w to. No i pięknie, kolejna kapusta zarobiona. Okej, okay. Co my tutaj mamy do zrobienia? Sprawdźmy sobie nasze itemki. Mogę kupić sobie złoty śrubokręt, ale to na chwilę nie. Wolę kupić sobie złotą wiertałkę. Ale dobrze, to dopiero za chwileczkę. Kręcamy już wiertareczką, pyk, 74%, trochę krzywo. Śrubokręcik, pyk. Okej, okay. Tu już lepiej, tu już lepiej. Jak widzicie, lepszą wprawę mam przy kręcaniu wkrętów, oczywiście ręcznie. Stawiamy grubą babkę na ławkę i uwaga, wytrzymaj proszę! No... Widzieliście? 80 kilo nie jest straszne tej ławce. I voila! 100 golda już na moim koncie, więc od razu wchodzimy i kupujemy złotą wiertarkę. Tak jest! Kolejny mebelek do zrobienia. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. To jest jakaś szafeczka, komoda. Komoda pod telewizor chyba, wiecie? Cyk. No i co, tylko tyle? I co stawiamy? Oczywiście to najbardziej ciężkie jest. A, to jest szafka na narzędzia do garażu. No dobra, kolejną rzeczą jest taka... prosta półeczka. Ej, to jest mega łatwe. Dlaczego takie łatwe mam teraz rzeczy? Ja mam już złotą wiertarkę, więc ja bym tutaj chciał powiercić coś lepszego. O! Od razu lepiej. Więcej śrubeczek, jakiś będzie taborecik, czy o co tu chodzi? Dobra, tyk. A, miałem wypoziomować. To nieźle wypoziomowałem. Raczej nikt na tym tańczył nie będzie. Pyk. Pyk. Wow, 89% tak wyszło? Stawiamy mikrofalówkę, a jak? Proste, że wytrzymało. Mamy kolejną misję, musimy narymbać troszeczkę drzewa. Oj, zobaczcie, my tu możemy ogarnąć sobie jakieś nowe kozackie itemy. Ja na przykład taką, ze szczęściem, fioletową. Okej, okay, oczywiście, że ją biorę. Mógłbym sobie na przykład jeszcze obejrzeć jakąś reklamę na przykład i wtedy coś odblokuję, ale na razie nie chcę. Okej, okay, tutaj mam coś do odblokowania za reklamę. Nowy itemek nie mam. Okej, okay, dobra, lecimy. Moi drodzy, na początku standardowo lecimy zerwać trochę drzewa. Zerwać, narąbać. Wow, 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 Viking helmet. Czy ja będę chciał taki Viking helmet? Na razie nie, na razie nie. Dobra, panie, rąb tu szybciutko te drewno. Okej, okay. Zobaczcie, już tego mam na plecach. Zaraz go wywróci na plecy. Pyk, logi, lecimy już po deseczki. Moje, 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 pięknie. Stokujemy tutaj ładnie, ciach, 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 ciach. No teraz to mamy tych deszek tyle, że już więcej nam chyba nie potrzeba. Ale okej, okay. Zrąbmy wszystko do końca. Dobra, podnieśmy ten hełm. Okej, okay. I na główkę nam wskoczył hełm. Ciekawe, czy ten hełm nam coś daje. O kurcze! Prędkość nam dał, zobaczcie, jak szybko rąbiemy. Chyba, że po prostu ten hełm jest ograniczony czasowo. Oczywiście, że tak. No dobra, więc wszystko jasne. Dlaczego tak szybko teraz drewno rąbiemy? Zarąbiste. Proszę mi tutaj na rączki podłożyć. Tak jest, hop, 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 hop. Ciach, 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 ciach. Czy ja mogę wolnąć tu jakiś upgrade? A, mogę sam siebie upgrade'ować. Dobra, to dodamy sobie speeda. Dlaczego mnie? No i teraz mamy masę desek, żeby konstruować kolejne meble. Okej, okay, śrubokręcik, wiertareczka, wiertareczka. Tam już siedzi babeczka, która za chwileczkę będzie testowała tyłkiem, czy faktycznie ten regał wytrzyma. A nie, to jest regał, to na tam nie wejdzie. To coś innego będziemy stawiali. Okej, okay, kartoniki. I voila. Znowu musimy odkręcić paczuszkę. Co tutaj w środku jest? Jakiś nowy itemek prawdopodobnie. Może dostaniemy... hebel taki. Wow, piła. Będziemy w końcu coś rąbali. Raczej piłowali. To nie siekiera. Dobrze. Więc co byśmy tutaj przypiłowali sobie? Nie, teraz będziemy rąbać. To się zdecydujcie, czy rąbiemy, czy piłujemy. Ale mam teraz mocną siekierkę, nie? Zobaczcie. Aj, nie trafiłem. Na ile hitów to idzie? Oni są dopiero w połowie, a ja już pozamiatałem naszą kłodę. Uwaga, start. Raz, stuwa. 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 Stuwa, stuwa. Ha! Pięknie! I skrzyneczka. A w skrzyneczce co? Nowa siekiera. Nie chcę siekiery, ale na pewno chcę to złożyć. Okej, okay, patrzcie, teraz będziemy sobie piłowali. Okej, okay. Regał robimy tak, który będziemy wieszali na ścianę w łazience.
Tak, i ty będziesz mógł na przykład, wiesz, papier toaletowy położyć. Oczywiście, że jak najwięcej tego papieru, bo my jesteśmy złotą rączką, przypominam. Czy mamy możliwość na przykład naszą piłę przerobić na złotą? Oczywiście, że tak. 120 golda i złota piła. Tu mamy później jeszcze wyżynarkę, siekierkę i kątówkę. Nieźle. Okej. No, troszeczkę mi tutaj powiozło z tą półeczką. Ale pamiętajcie, u siebie rób jak u siebie, a u obcego, o wiecie jak, nie? No odpierdziel. Więc to jest chyba u obcego. Jeszcze tego wkręta dam pod kątem. 39%? Dobra, przetestujmy to. 5 kilo dajemy. Padło wszystko, zlew się zbił jeszcze raz. Teraz się skupmy. Teraz jesteśmy u siebie. Poziomica w oku. Tyk. 100% ładnie ucięte. Tutaj też chirurgiczne cięcie. I uwaga, przykręcamy śrubeczkę. Tyk. Ładnie, 96%. A, 79%. No dobra. Czy u mnie by się wywaliło? No oczywiście, że nie, bo robiłem u siebie, co nie? Kolejną rzeczą jest jakiś taboret w łazience pod nogi. Po co taki taboret w ogóle w łazience? Nie kumam. No dobra. Taboret na ręcznik. Nie wytrzymam. Okej, okay, kolejną rzeczą jest... O kurde, ale mi zeszło. Dobra, jeszcze raz. O, teraz. Idealnie po linii. I no, troszeczkę wystaje, nie, ten blacik, ale... Do ściany się przysunie, nie będzie widać chyba. Cyk, cyk. No i co, 95%. Walnijmy z prasy hydra... Jaka potężna prasa hydrauliczna w łazience. No i widzicie? Jaka fachowa rączka, że nawet prasa hydrauliczna nie jest w stanie zniszczyć mojej szafki. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. Tyk. Robimy teraz na 100%, patrzcie. Ajajajajajajaj, nie wyszło. Dobra, żartowałem z tym na 100%. Następną zrobię na 100%, okej? Okay? Bo się nie skupiłem. Rozpraszacie mnie, widzowie. Patrzycie mi się na ręce i zobaczcie, jak krzywo wkręty wkręcam. Minus 24% tylko. Nie ma opcji, żeby tam coś nie pękło przypadkiem. A, to jeszcze jest okno! No przecież tutaj jak baba wskoczy mi przez okno taka... A nie... Okej! Okay! Okej, okay, nie zepsuła nawet! Ja myślałem, że ona będzie chciała przez okno przeskoczyć na szczupaka. Teraz robimy na 100%. A, bo to łatwa półeczka. No to dobra, widzowie. No to, to nie jest to na 100%, bo to i tak cyknę na stówkę, nie? O, widzicie? To jest idealnie 100%. Ale ja chcę zrobić jakąś taką bardziej zaawansowaną... O, coś mi się wydaje, że chyba, moi drodzy, w tej skrzynce będzie wyżynarka. Narzędzie, które bardzo lubię i lubię nim wycinać różne rzeczy. Tak jest, dokładnie wyżynać. I proszę, też odblokowaliśmy nowy pokój w naszym domu. No i to mi się podoba. Idziemy teraz narąbać troszeczkę drewienka, bo tutaj nie ma przecież czasu na nic. Wow, patrzcie, jakieś nowe deski odkryliśmy też. Wow, 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 to jakieś silniejsze jest już drzewo. Zobaczcie, jak się długo go rąbia. Jakieś takie innego gatunku. Mi się wydaje, że to może być modrzew. Mówię wam szczerze. Tu mamy świerka, tutaj jakiś modrzew. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Jedziesz z tematem. Dobra. Podnosimy deseczki. Okej. Okay. Kładziemy 2 na 5. Jest dobrze. I uwaga, czy będziemy coś tutaj cieli? Chyba nie, tylko wkręcamy wkrętami na razie. Tam. A, bo tu już jest nasz nowy pokój, więc musimy zacząć oczywiście od podstaw, nie? To jest szafeczka na jakieś pierdełki. No i mamy to. Teraz kolejne jakieś zawody w rąbaniu drewna. Stuwa, stuwa, stuwa. Jestem niepokonany. Druga runda. Pyk, pyk. Znowu złoto, łatwiutko. I tutaj będziemy mieli coś nowego. Nie, tylko gold i deski. Zbieramy. I mamy teraz, wow, bardziej zaawansowaną już półeczkę. Uwaga, na 100% robimy. Hop. 98% trafiliśmy. To nie będzie już stuwa. Hop. 100% blat. Okej. Okay. Wkręt na ile? Na stówę wkręt. O! 99! O! Uwaga! 96! No czemu? No dobra, prawie że na 100% wyszło. 98% i tak spoko. No oczywiście, że najsilniejsza prasa. To testuję. Nie poczuło nawet. Czy możemy sobie coś tutaj jeszcze upgrade'ować na kolor złoty? Wyżynarkę na złoto? Oczywiście, że tak! Złote ostrze! O proszę. Zlew jest do naprawy. Pyk. Stuwa. O, pierwsze cięcie wyżynarką i tak mi zeszło! No miałem 2 razy 100. No tu 85%, to się nie przyłożyłem trochę. O teraz.
Idealnie. O dobra, to naprawdę sporo wytrzyma. Dużo garnków. A jak? Kolejna misja przed nami, uwaga. Pyk, pierwszy wkręcik. Drugi wkręcik. Trzeci wkręcik do zawiasu jednego, do drugiego. Ej, to było mega łatwe. Tutaj bez ustawiania kąta. Wkręta. O, co? 100 na 100. Okej, okay. Co w tej kuchni? Teraz. Cięcie na 99%, nie na 100, szkoda. Teraz na stówę. 90 tylko. Okej, okay, kolejną półkę trzeba dociąć. Teraz jest stóweczka. Teraz jest też stóweczka. Okej, okay, druga półka mi wyszła o wiele lepiej. 95% blat. Kręcik ile? 90. Dobra. No i co? Ładna szafeczka, ładna. No i tutaj alkohol będzie stał. Niesamowita sprawa. Czyli taki barek zbudowaliśmy. Musimy znowu drzewa narąbać, ale zanim to zrobimy, dostaliśmy jakiegoś nowego skina. O proszę bardzo, jaki wariacik rudy. Dobra, weźmy sobie hełm. I teraz będziemy rąbali. Spójrzcie na to, jaka prędkość. Dobra, ale ja bym chyba porąbał te twardsze drzewa. Tak jest. Let's go, let's go, let's go. Co, szybko, szybko, szybko. Drop, dropuj, 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 dropuj. I lecisz, lecisz, lecisz jeszcze. Tak jest. Go, 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 go. No i się skończyło przyspieszenie. Jaka szkoda. Opsa. Wow, wow, wow. O, to my tu teraz nieźle tych mebli nastrugamy. No to jedziemy. I pyk. Proste. Mikrofalóweczka do środka. I uwaga, czas na kolejne chyba pomieszczenie? Nie! Czas na kolejny! Już chyba ostatni w tym odcinku item. Wiecie, co to jest? Piła tarczowa. Do metalu. Nie! Teraz jeszcze jest siekiera. O kurcze. I co my mamy? Jakiś prywatny las za domem? Patrzcie na to, będziemy normalnie drzewo cieli i robili z tego stoliki. Pyk. Będzie najgorszy stolik ever. Na 35%. I wołamy tą panią troszeczkę, co lubi kepsa zjeść, no i... Nie wyszło, nie wyszło. Spróbujmy jeszcze raz. Uwaga, pach, pach. Ładnie. I teraz wkręcik. Prosto. I zapraszamy panią jeszcze raz. Teraz może pani nawet na tym... na głowie się kręcić. Nie pęknie, obiecuję. Wow! Patrzcie, 15% do ostatniego przedmiotu. No dobra, teraz co będziemy składali? Prawdopodobnie grilla. Ona już tam czeka, widzicie? Już się czai na karkówkę na grillu. Spokojnie, proszę panią. Ja też niedługo zostanę kucharzem. Zobaczy pani, jak to smakuje prawdziwa karkuwa z grilla. Uwaga, hop! 74%, no tak słabiutko mi to idzie. No ale dobra, dajmy dużo tej karkówki. Nie! No i wszystko się wywróciło. Jeszcze raz. Że mi się drewno tak szybko skończyło? Nie wytrzymam. Okej, okay, robimy deseczki. Pyk, 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 pyk. Mamy ich już sporo. Powinno nam starczyć na ten level. 26 sztuk. Jeszcze raz składamy tego grilla. Gniemy na początku. Jedną nogę. Drugą nogę. Przykręcamy blacik. Ej, on znowu będzie krzywy ten stół. Co jest? Nie będę ryzykował. Tym razem damy bardzo mało jedzonka. Kilogram tylko. Okej, wytrzymało? Tak jest. Okej, tutaj musimy teraz sobie skręcić jakąś malutką szafeczkę. Na co to będzie szafeczka? Dwa wkręty tylko na węgiel. Okej, łatwe. Kolejny poziom. Ścinamy jedno drzewo. Tutaj musimy teraz zrobić... Co to będzie? Wkładamy tutaj te kłody. Okej. Jakiś płot buduje? O kurczę, tu mi zeszło, panie. 28% to nie wytrzyma chyba. Skup się, Farel. Okej. Tu jest całkiem lepiej. I 85%, tam była stuwa. 85%, więc dajemy tą średnią babeczkę. Niech usiądzie, niech usiądzie. Mam nadzieję, że nie pęknie. Dobrze, udało się. 33 level, ale nam idzie, widzowie. Okej. Tu jest chyba jakieś krzesełko też. Taka niby ławeczka do oparcia, że można pół stać, pół siedzieć. A nie, to normalna będzie ławka, okej. O kurcze, chyba na tym nikt nie posiedzi, bo tutaj widzę, że jest mega krzywo. Ajajajajajajaj, 82%, dobra. 3 kilo postawmy. I wytrzymało na szczęście, nieźle. 75% już wykonane, więc już niedługo, moi drodzy, kolejny itemek. O kurczę, ale uciąłem. Dobra, tutaj też tak krzywo utnę, żeby było równo. No i co? Zdziwko? Zdziwko? Przecież ucięte. Dwa razy krzywo, a wyszło równo. Niesamowite. 60%, dobra, ta najchudsza. Zapraszamy. Jak tam? Wszystko git? Tak jest! No dobra, 280 golda.
Przydałoby się teraz właśnie taką, albo nie, kontówkę zrobimy po prostu złotą. Moi drodzy, to jest ten moment. Jeżeli wytrwaliście tego momentu filmu, napiszcie w komentarzu, co chcielibyście, abym wam naprawił, co macie zepsutego w domu. No i zostawcie łapkę w górę, bo my wyciągamy w tym momencie nowe narzędzie, kontóweczka, tak jest. I wow, mamy kolejne piętro w naszej chacie. Okej, okay, co my tutaj zbudujemy? Jedno cięcie na 100%. Jest i kontówka. Wyczyściłem drewno. O co chodzi? Wypolerowałem niby. Myślałem, że będę ciął jakieś, kurcze, pręty żelazne lub coś takiego, a tutaj mi każą polerować drewno. O kurcze, zeszło mi, widzowie. 24% tylko. Na 100% wyczyściłem. Pięknie. Tutaj kolejne cięcie na 100%. To będzie mega mocny bebelek. 87%. Dobra, stawiamy to, co najcięższe. Uwaga! Wytrzymało! Łatwo. To była toaletka chyba. Mamy dostępnego nowego skina, takiego fioletowego, okej. Okay. Odblokowaliśmy też jakiś nowy niebieski las. Dobra, sprawdźmy, jak go się rąbie. Okej. Okay. Chyba mega długo w porównaniu do zielonego, tak jest. Podkładamy deski. I sprawdźmy nasze ostatnie narzędzie. Czy możemy je zrobić na kolor złoty? Oczywiście, że tak, spójrzcie na to. Złota tarcza w kontówce. Zróbmy sobie już ostatni mebelek na dzisiaj. Złota wyżynarka na 100%, złota kontóweczka na 84%, złota wyżynareczka, pyk. Teraz złota wkrętareczka, jestem prawdziwą złotą rączką. Taki sprzęt powinien mieć każdy szanujący się majsterkowicz. Prasa teraz to wszystko sprawdza, 100 na 100. Na dzisiaj to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!